Dzień dobry. Mamy przyjemność gościć Grzegorza Orawca, absolwenta szkoły coachingu. Grzegorz, ja bardzo się cieszę na tę okoliczność, że będziemy mogli chwilę porozmawiać o coachingu, który no, mi jest bardzo bliski. Wiem, że tobie również. Dokładnie, też się bardzo cieszę. Witaj, Basiu, że mogę się podzielić moimi doświadczeniami i wrażeniami po szkole coachingu. To na początku powiedz proszę, czym się zajmujesz i dlaczego uznałeś, że chciałbyś się właśnie nauczyć coachingu, kompetencji coachingowych? Tak, ja od wielu lat zajmuję się funduszami europejskimi i projektami. To są rzeczy dosyć konkretne, mierzalne, a więc budżety, strategie, wskaźniki, monitoring, ewaluacja, rozliczanie. I zawsze miałem to poczucie, że brakuje mi pewnych miękkich kompetencji, bo jednocześnie to zawsze praca z ludźmi, z zespołem, zarządzanie. I miałem takie poczucie, że coś tracę, mając twardą wiedzę merytoryczną z mojej branży. Nie rozwijam się biznesowo i zawodowo w tych kontaktach interpersonalnych. Nie umiem z tego więcej dobrego wydobyć. Stąd była moja myśl o coachingu. Jednocześnie miałem poczucie, że bardzo chcę zrobić coś dla siebie, bo pracy jest dużo w życiu człowieka przeważnie, a ucieka rozwój osobisty i zawodowy. I stąd była moja myśl, że ten coaching da mi taki dodatkowy atut, taki mocny backup, a jednocześnie pokusa, którą teraz dzięki szkole coachingu powoli realizuję, czyli żeby z tego coachingu też korzystać, też przez pryzmat zawodowy i żeby to też wzbogaciło i rozszerzyło moją aktywność zawodową. Czy dobrze rozumiem, że udział w szkole trochę popchnął cię do tej myśli, żeby być w roli coacha albo w ogóle zająć się tym jakoś bardziej profesjonalnie? Dokładnie tak, zainspirował, złapałem początek nitki, zaraziłem się bardzo pozytywnie filozofią coachingu i to mi teraz dało naprawdę szersze spojrzenie, zarówno tego, jak funkcjonuje, co robię w biznesie, co robię w mojej aktywności zawodowej i jak to mogę rozszerzać bardzo praktycznie, używając coaching. A dlaczego wybrałeś szkołę coachingu? Czy brałeś pod uwagę jakieś inne rozwiązania? Tak, to było wyzwanie pierwszego kroku. Chcę się rozwijać, chcę się zawodowo inspirować, natomiast w którą stronę pójść? I faktycznie miałem myśli różne, porównywałem sobie różnego rodzaju studia podyplomowe, nawet z obszaru psychologii, ale tam patrzyłem, że to wymaga naprawdę czasu, zaangażowania, dwóch, często czterech semestrów. Ma to takie podłoże silnie gdzieś tam, powiedzmy akademickie, z elementami, nie wiem, biologii, jakkolwiek sprawy innych jeszcze, innych dyscyplin. Natomiast tu zależało mi na czymś, co ja mogę spróbować nauczyć się, mówiąc kolokwialnie, przerobić w kilka tygodni i sprawdzić, powiedzieć, weryfikuję, sprawdzam, czy to działa, czy nie. I to była dla mnie najlepsza forma dynamicznego kursu z bardzo konkretnym programem, który mieścił się w przedziale w sumie tych kilkunastu tygodni i mogłem bardzo mierzalnie sprawdzić, co ja na nim zyskuję. Tak, też mam poczucie, że to był taki intensywny czas, a właśnie jak to z twojej perspektywy wyglądało? Jakie to było doświadczenie być w szkole? Z mojej był to czas, uśmiecham się, absolutnej przygody. Bardzo dobre wspomnienia, bardzo pozytywne zaskoczenia, jak przebiegał kurs na plus. Widziałem program, ale jedno to jest widzieć program, a drugie w nim uczestniczyć. I to było kapitalne, kiedy mogliśmy pracować na takich różnych tematach, kiedy ja je mogłem poznawać. Była tego dynamika i logika oczywiście jednocześnie. I miałem przez to spokój. Po tych pierwszych zjazdach wiedziałem, że to jest to coś, co bardzo wciąga, co jest tym, czego szukałem i co naprawdę pozwalało mi potem czekać na kolejny zjazd. Więc tak naprawdę ten czas szybko uciekł. Na początku było poczucie orety, jak to wszystko przerobić i jaki tego będzie finał, a był to szybki czas i potem puenta, co dalej, pewien głód, który potem kontynuowałem na innych kursach, kiedy już ukończyłem szkołę coachingu. A jak wyglądała nauka? Jak to wspominasz? Nauka była właśnie dynamiczna i ja to wspominam bardzo dobrze. Pierwszy bardzo mocny atut szkoły coachingu to doświadczenie, bogactwo i różnorodność prowadzących jednocześnie. I to było kapitalne. Praktycznie każdy zjazd prowadził inny coach, inny specjalista i to bardzo wzbogacało. Zaskakiwało też, jak różne może być podejście do coachingu, jak fajnie można różne akcenty kłaść, mocniej czasami na jakieś takie typowe narzędzia, takie twarde oprzyrządowanie, czasami na sprawy miękkie, bardziej interpersonalne, czy wręcz intuicyjne i to było świetne.
I to samo też tyczyło się uczestników. Ten kurs właśnie wzbogacał przez to, że można było czerpać z tak różnych inspiracji i coachów, i uczestników. I sama forma, to bym chciał zaznaczyć. Miałem obawy do formy online. Miałem, wiele słyszałem wcześniej, że coaching oznacza pracę z drugą osobą w jednym pomieszczeniu. Kontakt bezpośredni. Natomiast w praktyce okazało się, że online absolutnie działa, bo czasy pandemii powodowały, że pracowaliśmy głównie online. Natomiast to świetnie działało. Co ciekawe, zauważyłem plusy pracy online, kiedy uczyliśmy się sztuki rozumienia drugiej osoby, stawiania właściwych pytań, pracy z drugą osobą, sesji próbnych coachingowych. Jest jeszcze większym wyzwaniem na przykład poczuć drugą osobę, jej emocje, holistycznie to, co się u niej dzieje, kiedy mamy ją tylko na ekranie laptopu. Trudniejsze niż w rzeczywistości i jeszcze bardziej dające pewne wyzwanie, jak to zrobić. Także tak naprawdę ja z początku sceptyczny bardzo, potem byłem zadowolony z formy online'owej, która dawała elastyczność czasu, lepsze jego wykorzystanie, a jednocześnie pozwalała jeszcze z innych aspektów ten coaching zobaczyć i samemu potem nie obawiać się również pracować jako coach online'owo, mieć kolejne narzędzie. Tak, to prawda. My też, no, przede wszystkim myślę, dlatego stawiamy też na formę online, ponieważ czasy się trochę zmieniły. Dużo procesów jest prowadzonych właśnie online, więc to też jest kompetencja i też sztuka, prawda, żeby nauczyć się prowadzić rozmowy, prowadzić coaching właśnie za pośrednictwem ekranu, tak, a nie face to face. Dokładnie, ja powiem tutaj jedno zdanie, że to była fajna sztuka uczyć się tego na każdych zajęciach, ćwicząc potem już sesje takie treningowe, coachingowe, jak skupić na drugiej osobie online'owo, jak na przykład dyskretnie robić notatki, aby to jej nie rozpraszało, jednocześnie być na niej, czyli na kamerce skupionym, jak trzymać z nią dialog, kontakt. Naprawdę doszło do tego fajne, dodatkowe doszły umiejętności, które normalnie by się nie zadziały. A powiedz jeszcze, kogo spotkałeś w szkole? I tutaj pytam i o wykładowców, i o osoby z grupy. Absolutny kalejdoskop osób, tylko i wyłącznie w sensie pozytywnym. Co też mi przypomniało, i to mi coaching po raz kolejny przypomniał tą prawdę życiową, aby za szybko nie reagować, za szybko nie oceniać innych osób, innych postaw, innego podejścia. I tego się uczyłem właśnie każdego zjazdu. Stylu prowadzenia przez różnych coachów. Myślę, że stylu prowadzenia coachingu jest tylu, ilu jest coachów. I każdy najlepiej rozumie swój styl i go stosuje. I to było kapitalne, jak powiedziałem, bardziej temperamentne prowadzenie, mniej, bardziej wycofane. Można było czerpać i dopasować do siebie. Ja dzięki temu znalazłem pewien swój styl. Chciałam o to zapytać, czy znalazłeś swój styl? Tak, tak. Przyznaję, że mnie jest bliski ten styl taki bardziej spokojny, słuchający, obserwujący. Oczywiście mogą być różne, bo świetnie też pracowali z nami coachowie bardziej dynamiczni, którzy potrafili subtelnie, ale konsekwentnie docisnąć, czyli powiedzieć, czyli jak na końcu takiej sesji. Natomiast ja znalazłem ten swój i cieszyłem się, że taki styl też się mieści w nurcie coachingu. I również wszyscy czerpaliśmy jako uczestnicy. To chcę mocno zaznaczyć. Kapitalne jest to, że grupy są zróżnicowane. To o wiele bardziej wzbogaca, żeby one były jakieś bardzo takie jednorodne, z danej branży. Tu mieliśmy osoby z różnych branż, z różnych sektorów biznesu, menadżerów różnego poziomu, również osoby czasami gdzieś z sektora bardziej publicznego, które zarządzają zespołami. I to było kapitalne. Ja też byłem pod wrażeniem, w ilu miejscach coaching można stosować, działa i jest potrzebne, po prostu. Kiedy słuchałem osoby, co robią na co dzień już z elementów coachingu, w jakich sytuacjach to stosują, to naprawdę też mi to otwierało głowę. Sam się zainspirowałem bardziej sektorem publicznym, który jest mi bliski, gdzie jest wciąż bardzo mało elementów coachingu, że jest to potężny obszar, jeszcze nie wykorzystany. I to było świetne, że mogliśmy się od siebie uczyć. Absolutnie ludzie na co dzień pracują z różnymi celami biznesowymi, różną skalą zespołów, małych, większych. I wszędzie elementy coachingu można bardzo fajnie wpasować. Czyli rozumiem, że to dostrzegłeś dzięki tej
tej różnorodności. Czy coś jeszcze widzisz, jakieś zalety tego, że grupy są właśnie różnorodne, że po prostu są w nich osoby z różnych środowisk? Tak, na pewno umiejętność wzajemnego nawiązywania kontaktów. My nawet o tym rozmawialiśmy pod koniec naszej szkoły. Nie byliśmy na początku świadomi, że my cały czas równolegle robimy auto-coaching. Ucząc się od innych osób, otwierając się wzajemnie. Oczywiście grupa, jak każda, musiała zbudować sobie w sensie pozytywnym zaufanie, potrzebowała czasu. Absolutną uważam podstawą, która świetnie działa w sesji, w szkole całej coachingu, w takich kursach, jest zbudowanie wzajemnych relacji i zaufania. Pewna umowa. Jak to ładnie na pierwszych zajęciach podkreślają coachowie, kontrakt, na co się umawiamy. Dokładnie. I to było bardzo fajne, że to było bardzo jasne, na co się umawiamy. Wszyscy to przemyśleli, potwierdzili, jaki zawieramy kontrakt między sobą, jak pracujemy. I dzięki temu tak w pełni mogliśmy od siebie czerpać, zarówno w grupie, jak i właśnie w sesjach jeden na jeden indywidualnych, bo one często były kosmiczne, kiedy się człowiek otwiera na drugą osobę w sesji coachingowej. A kolejna ważna zasada na początku zdefiniowana, jesteśmy autentyczni, inaczej nie uda nam się coaching. Ćwiczymy na prawdziwych case'ach. Zgodnie z zasadą, wszystko, co się wydarzyło w Vegas, zostaje w Las Vegas. I tak było na tym kursie. I to było po prostu świetne. Czerpaliśmy od siebie na początku nieświadomie, a potem już świadomie w takim auto-coachingu. Tak, auto-coaching, to mnie zaciekawiło. Czy zechciałbyś coś więcej o tym powiedzieć? Co masz na myśli? Tak, że ja, nie znając wcześniej coachingu, tylko właśnie szukając inspiracji, kiedy już go poznałem i zanurkowałem, w sensie pozytywnym uzależniłem się od tego, jak fajnie można stosować te narzędzia, złapałem się na tym, że oczywiście ja to stosuję w mojej pracy zawodowej, ja to stosuję również w życiu, pewne elementy w życiu codziennym, mniej lub bardziej świadomie, bo czasami nawet odruchowo, ale również, że ja te pewne elementy przepracowuję sam ze sobą. I powiem, to jest to pewnie dosyć osobiste, ale coaching do tego też prowadzi. Myślę, że coaching mocno zmienił mnie, moje podejście. Jest mi lepiej z tym, jak teraz funkcjonuję, znając coaching i pewne narzędzia, odnosząc do siebie i patrząc, jak reaguję teraz, a jakbym zareagował wcześniej, nie znając tych narzędzi. I absolutnie jest to na plus. Więc kiedy mierzyć różne kategorie sukcesu takiej szkoły, pamiętam mojego wykładowcę z trzeciego chyba roku studiów, który powiedział do nas studentów, panowie, jeśli za 10 lat znajdziecie indeks i w ogóle będziecie pamiętali, że mieliście taki przedmiot o nazwie X, to już jest kategoria sukcesu. Nie mówię o czymkolwiek, co zapamiętacie z tego przedmiotu. Ja to teraz odnoszę do szkoły coachingu i widzę, że bardzo wiele zapamiętałem, ze mną zostało. I to jest dla mnie największa kategoria mojego sukcesu osobistego. Że to nie jest kurs czy szkoła, po którym po prostu został mi dokument, tylko z tymi narzędziami jestem ja i jest mi z tym po prostu dobrze, że mogę sobie z nich korzystać. Dobrze to słyszeć. Chciałabym cię jeszcze zapytać o twoją taką perspektywę na to właśnie, co wyniosłeś ze szkoły, jak wykorzystujesz tę wiedzę w swojej pracy zawodowej, w tym w takiej twojej działalności profesjonalnej. Tak, sam się zaskakuję, jak wiele wykorzystuję i cieszę się tym, korzystam, po prostu jest mi to potrzebne. Powiem tak, wiem, że warto było. Proporcja czasu, kosztu, wysiłku do efektu dla mnie jest bardzo dobra po tej szkole. Ja od wielu lat pracuję właśnie z zespołami. Zarządzam zespołami, współpracuję z różnymi zespołami, więc to wszystko się wiąże z tym obszarem, przez który przenika coaching. Zarządzanie zespołem, wyznaczanie celów, motywowanie. To są oczywiście pewne hasła, ale z nimi się kryje wiele szczegółów. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, trudnych, reagowanie, dzielenie się sukcesem, budowanie relacji w zespole. I teraz mogę to w sposób robić po prostu bardziej profesjonalny. Do tej pory przyznaję, że często robiłem to instynktownie, ucząc się po prostu poprzez learning by doing z zespołem. A teraz widzę, że są na to po prostu konkretne narzędzia, w sensie pozytywnym schematy, rozwiązania, które działają, są od lat sprawdzone. Trzeba wejść, zanurkować w to, przeanalizować, poćwiczyć i potem korzystać z tego, co w danym momencie jest potrzebne. Inaczej rozmawia się z osobą, kiedy ma się świadomość nawet tego obszaru coachingu, który taki się wydaje wąski, a dla mnie bardzo konkretny, sztuka stawiania pytań. O co my chcemy tak naprawdę zapytać? I w coachingu pracuje się przede wszystkim pytaniami, więc w tym pytaniu nic nie powinno być przypadkowe. A na co dzień stawiamy mnóstwo pytań.
Więc z tych wszystkich elementów po prostu czerpię, można powiedzieć, o wielu narzędziach. Nawet przykład piramidy Dealsa, kiedy my sobie pewne rzeczy uświadamiamy, a pewne nie z tej piramidy. Jesteśmy na poziomie działań, kiedy wchodzimy w poziom emocji, w poziom naszych przekonań, w to, co wierzymy, a nawet tożsamości. To jest świetne, kiedy sobie człowiek to może uzmysłowić. Oczywiście od każdego zależy, jak bardzo w tej piramidzie, w jakiego czasie chce się w sensie pozytywnym odsłonić, poszukać czegoś głębiej, ale świadomość i zrozumienie tego mechanizmu bardzo pomaga w pracy z innymi na co dzień, bo też często pracujemy na emocjach, pracujemy dużo, pracujemy wspólnie i te wszystkie narzędzia po prostu praktycznie mi pomagają. Tak, jak najbardziej emocje w pracy występują. A jakie widzisz efekty korzystania z tych narzędzi? Czy dostrzegasz właśnie jakieś efekty, które możesz obserwować u swoich pracowników w zespole? Myślę, że po pierwsze zdecydowanie poprawiła się komunikacja wzajemna. Że ta wiedza coachingowa pozwala na początku już lepiej się zrozumieć, ustalić sobie pewne wspólne priorytety, gdzie jesteśmy, do czego dążymy, że ja mogę to jako szef zespołu, osoba gdzieś tam starająca się być liderem, to zdefiniować jasno, zgromadzić feedback. Też mam takie poczucie, że potrafię lepiej zauważyć pewne ogniska, kiedy coś dzieje się źle. Wcześniej zareagować, wyłuskać to, postarać się ten problem wcześniej rozwiązać, czy jakiś pożar ugasić. Przez to, jak powiedziałem, stałem się taki bardziej spokojny, świadomy tego, że to jest naturalne, to też uczy coaching. To nie jest tak, że jesteśmy pasmem sukcesów albo wręcz przeciwnie, pasmem nieszczęścia, już nic dobrego się nie wydarzy. Tak jest, życie jest sinusoidą. Trzeba w każdym momencie tej sinusoidy wiedzieć, jak można zareagować. I z tego właśnie czerpię, cieszę się, jak powiedziałem, przede wszystkim kapitał spokoju, kiedy ma się te narzędzia, kiedy człowiek je ćwiczył na szkole coachingu, bo to jest bardzo ważne, czy schemat GROW, czy wszelakie inne, od wyznaczenia celów poprzez badanie otoczenia do zdefiniowania, co z tym dalej robimy, albo co z tym dalej robisz. To jest bardzo fajne, bo jest to jednocześnie mierzalne. Często o tym zapominamy, że coaching, dobry coaching powinien być mierzalny i powinien od kroku do kroku pokazywać kolejne etapy rozwoju. Także cieszę się, korzystam z tego. Myślę, że inni to też widzą, bo mam takie sygnały, że widać pewne zmiany in plus w tym, że elementy coachingu pojawiają się w pracy. A jakby popatrzeć na twoje życie osobiste? Czy dostrzegasz jakoś użyteczność tych narzędzi, postawy takiej coachingowej w życiu osobistym? Tak, dostrzegam i uśmiecham się dlatego, że dostrzega to moja rodzina. Jak chcą być troszkę ironiczni, to wbijają szpilę, mówią, oho, coach się odezwał, coś tam, coaching się w domu pojawił. Natomiast to jest życzliwe i to wynika z tego, że mimo jasnej informacji, że coaching stosujemy zawodowo i należy rozdzielić oczywiście co do zasady, profesjonalny coaching na przykład ze swoim coach i ze swoim klientem i potem nie przenosić tego na relacje prywatne, czy też oczywiście zachować pewien dystans, czy przerwę po takich sesjach coachingowych, to jest jasne. Natomiast nie ucieknie się od tego, że pewne elementy coachingu, nawet w relacjach rodzinnych, zawsze mogą się pojawić, czy odruch pewnego skorzystania, ale to odbieram absolutnie wyłącznie na plus. Muszę powiedzieć, że nauczyłem się lepiej rozmawiać ze swoimi dziećmi, że nauczyłem się bardziej zatrzymać, skupić na tej rozmowie. Dobrym pytaniem mocniej dociec o coś. To są takie elementy, które można sobie wybrać troszeczkę, nie wiem, czekoladkę z bombonierki i powiedzieć okej. To też działa. Więc po prostu dla mnie jest to bardzo okej. Okay. Wspierające, pomocne też w życiu codziennym i dające ten komfort wyboru, że coś tutaj może mnie wesprzeć, a jak powiedziałem, rodzina ma z tego dużo uśmiechu, bo oni, widząc, obserwując moją intensywną naukę, zastanawiali się, co z tego wyniknie. No i myślę, że na razie widzą, że wyniknęło trochę, że czasami coś tam tato czy mąż wrzuci jeszcze jakieś takie elementy coachingowe w domu i zobaczy, jak inni reagują, ale to w sensie bardzo pozytywne. Grzegorz, mam jeszcze do ciebie pytanie o taką radę dla wszystkich, którzy chcieliby zainteresować się coachingiem, myślą o tym, może nawet myślą o wejściu w rolę coacha. Co byś poradził takim osobom?
aby absolutnie spróbowali. Metodą learning by doing odpowiedzieli sobie wtedy, czy jest to dla nich. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że nie będzie coaching pewnie cudownym narzędziem dla każdego i takim światem idealnym. Ja się bardzo ucieszyłem, że uczestnicząc w szkole coachingu też sobie przeciąłem pewne mity, ponieważ często tak się zdarza nie fair, że coaching dostaje pewną brodę negatywną, zanim ktokolwiek dotknie tego coachingu. Czy to się jakieś tam cuda się dzieją, coś tam sobie człowiek wyobraża i jest to bardzo takie deprymujące i nie fair wobec profesjonalnego coachingu właśnie. Tak jak tutaj w ramach akredytacji i możliwości rozwoju zawodowego, więc na pewno bym polecał, jeśli ktoś ma takie poczucie, czego to interesuje, żeby po prostu spróbował, nie słuchał, nie czytał, tylko pracował z profesjonalistami. Ja miałem tak, że przed szkołą coachingu nie czytałem, ponieważ, nie wiem, pytano mnie, czy będziesz szukał, googlał. Nie, mówię, chcę program, chcę to poznać bezpośrednio, więc zachęcałbym do oczywiście próbowania, zachęcałbym absolutnie do otwartości i do budowania tej relacji, tego zaufania. To znaczy nie można zrobić, uważam, coachingu na pół gwizdka. To nie działa. Być jedną nogą na coachingu, a zobaczę. Jeżeli się wchodzi, to się wchodzi do tej rzeki, żeby faktycznie intensywnie ten kurs przejść. I jak powiedziałem wcześniej, nie ulegania żadnym takim schematom. Ja też miałem na początku, tak, i to sobie przepracowałem, że nieraz musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu. Miałem pewien schemat wcześniej gdzieś w głowie zakodowany i irytowało mnie, kiedy coach burzył mój schemat, łamał wręcz mi to, oczywiście zgodnie z zasadami, ale gdzieś tam było trochę we mnie buntu, ale kiedy potem jeszcze raz to przerobiłem, wróciłem do tej zajęcia, powiedziałem, okej, to mi otwarło inne drzwi, pokazało, że można w inny sposób przepracować pewne emocje albo pewien problem. Dlatego bym zachęcał, żeby spróbować, to sobie każdy odpowie na to pytanie. Uważam, że żyjemy w takich czasach niestety niełatwych i dynamicznych, że bez takich narzędzi profesjonalnego wsparcia jest nam coraz ciężej. Jesteśmy zbyt wieloma rzeczami zaskakiwani, absolutnie, od pandemii po wszystkie inne dramatyczne wydarzenia czy wyzwania biznesowe, gospodarcze, codzienne, że myślę, że wciąż nie doceniamy wartości, jaką daje takie w sensie pozytywnym, ale profesjonalne przygotowanie i oprzyrządowanie, które daje coaching. Natomiast właśnie podkreślam profesjonalne, żeby nie ulegać mitom, nie ulegać stereotypom i sprawdzić swoją drogę. Ja z mojej drogi bardzo się cieszę i absolutnie to zostaje ze mną. Tak, ty już sprawdziłeś, więc mam takie poczucie, że mówisz o tym dosyć pewnie, ale rzeczywiście trzeba to poczuć, prawda, na własnej skórze i doświadczyć tego. No, zmierzamy już ku końcowi tej rozmowy. Jakoś też miałam taką intuicję, że szybko nam zleci czas i tak było. Na koniec powiedz proszę, dlaczego szkoła coachingu to najlepszy wybór, twoim zdaniem? Bo jest to coś, co autentycznie można zrobić dla siebie, z profesjonalistami w tematach bardzo wrażliwych, bo pracujemy na sprawach miękkich, emocji, uczuć, celów, też no, zawodów, na przykład zawodowych, w sensie, że coś się dzieje złego, bo coaching też rozwiązuje, ma pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów, może tak. I dlatego uważam, że warto, ponieważ to nam daje możliwość naprawdę pójścia do przodu. Co my z tym zrobimy? Pewnie jakby to powiedział coach, to już dalej w naszej gestii. Ale dostajemy te narzędzia, dostajemy wybór i dostajemy bardzo profesjonalną dawkę wiedzy, co zaakcentuję zawsze z częścią praktyczną, bo na każdym zjeździe mamy część praktyczną. To jest bardzo ważne. Znów wyjście ze swojej strefy komfortu, czyli rozpoczęcie ćwiczeń, to też jest mega wyzwanie. Kiedy nagle trzeba przeprowadzić pierwszą, drugą sesję, kiedy trzeba potem posłuchać obiektywnej, spokojnej, ale oceny coacha z boku, to wszystko powoduje, że to było bardzo praktyczne. I wtedy oczywiście można zrobić dwie rzeczy, albo się wycofać, to nie pójdzie dalej dobrze, albo przyjąć to wszystko i pójść dalej i się rozwijać. Więc polecam to też z tego wymiaru dobrego połączenia teorii z praktyką. Piękna puenta. Też myślę, że tak bym oceniła naszą szkołę. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Mamy w zwyczaju tak kończyć też takim zastanawianiem się, kiedy jeszcze nasze drogi się jakoś przetną w tym świecie coachingowym, więc ja kończę z tą samą myślą teraz. No i jeszcze raz bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Ja też dziękuję, cieszę się, że możemy o tym porozmawiać i zachęcam, żeby każdy swojej drogi próbował. Dzięki. Dziękuję.